Helicobacter pylori. Jest to bakteria gram ujemna, bo nie barwi się metodą grama. Jest to związane z cieńszą ścianą komórkową. Dodatkowo wyposażona jest w kilka witek, dzięki czemu wykazuje dużą ruchliwość. Bakterie Helicobacter pylori zostały odkryte przez niemieckich naukowców w 1875 roku. W 2005 roku została przyznana Nagroda Nobla za to, że udowodniono związek Helicobacter pylori z chorobą wrzodową. Niedawne badania wskazują, że bakterie te żyją w organizmie ludzkim około 58 tysięcy lat. Statystycznie na świecie zarażonych Helicobacter pylori jest 60% ludzi, w krajach rozwijających się około 70%, w krajach wysoko rozwiniętych 30%. W Polsce szacuje się, że 84% dorosłych i 32% dzieci jest zarażonych. Bakteria ta odpowiada za około 90% zapaleń przełyku. Leczenie trwa 14 dni. Zakażenie odbywa się drogą pokarmową, najczęściej w dzieciństwie. Jedynym rezerwuarem jest człowiek. Bakteria ta wytwarza ureazę, enzym chroniący bakterie przed kwasem solnym. Bakteria w żołądku powoduje zapalenie błony śluzowej. Głównymi objawami są kwaśne odbijanie, stan podgorączkowy, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności po jedzeniu. W diagnostyce wykorzystuje się badanie gastroskopowe, mocznikowy test oddechowy i badanie kału na antygeny. W przypadku wykrycia Helicobacter pylori wykonuje się eradykację, czyli całkowite usunięcie bakterii z organizmu. Najczęściej trwa to 14 dni. Stosuje się w tym celu 4 leki. IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, np. pantoprazol, cytrynian bizmutu, i dwa antybiotyki, takie jak metronidazol i datrocyklina. Rokowanie jest dobre. Po skutecznej eradykacji zapalenie często ustępuje. Dodatkowo około 12-krotnie zmniejsza się ryzyko owrzodzeń i zmniejsza się ryzyko rozwoju raka żołądka.